Wielką przyjemnością witam także pana Jacka Boskowskiego. Pan Jacek jest u nas nie po raz pierwszy. Pan Jacek jest sierotem Lidem oczywiście i studentem, właściwie już absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pasjonuje się łaciną i muzyką klasyczną, gra na kilku instrumentach, na fortepianie, organach, flecie. Jest członkiem klubu literackiego Anima i laureatem bardzo, bardzo wielu nagród za i prozę poetycką, i wiersze. Jest też stypendystą wielokrotnym, nawet nie będę wyliczać różnych ważnych organów w rodzaju prezydent miasta Sieradza, starosta sieradzki, marszałek województwa łódzkiego. Pan Jacek oczywiście ma pasje rozmaite i liczne, także są to podróże, poznawanie świata i jego pasją było poznanie Kresów Wschodnich. Był na tych Kresach wielokrotnie, bo jak rozmawiałam, to się przyznał do 8 wyjazdów i jest to myślę jakimś jednym. Więc plonem tychże wyjazdów właśnie będą fotografie, które dziś będziemy mogli obejrzeć i posłuchamy, co nam pan Jacek opowie. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, bardzo miło, że liczę Państwa przybyli na to spotkanie. Rzeczywiście tych wyjazdów miałem kilka i one są przede wszystkim zdjęcia, które chciałbym się podzielić na kanwie, które chciałbym powiedzieć kilka ciekawostek i przybliżyć w ogóle Państwu te kraje wschodnie, o których dzisiaj tak źle się mówi, o których często jako o białoruskich standardach słyszymy. I tak dalej, i tak dalej. Myślę, że zweryfikujemy po drodze kilka stereotypów. Ponieważ materiału jest bardzo dużo, to niestety troszkę niestety przelecimy przez pewne rzeczy, czy nad pewnymi rzeczami bez wielkiego głębiania się w historii. Ja powiem